Poszłoby lepiej, gdyby drużyna była w komplecie. Tak, to nie w stylu Maggiego omijać taki ciężki trening. Chyba nie sądzisz, że poszedł szukać tytana? No oczywiście, że nie. Przecież byłby szalony, gdyby... A no tak. No dobra, jestem pod wrażeniem. Teraz moja kolej, żeby zadziałać. Kiedy zaczynamy? Tu i teraz. Mam dla ciebie wręcz idealny program ćwiczeń. Najpierw musisz wtaszczyć ten głaz na szczyt góry. Potem musisz pokonać hydrę i to gołymi rękami. I co, wtedy będę w formie? A gdzie tam? Musisz w ten sposób ćwiczyć 3 lata. Co? Ale wyścig jest już jutro. Czyżbyś zatem chciał, chłopcze, trenować na skróty? Eh bien! Przekażę ci wielką moc, zaraz zniszczysz wszystkich swoich przeciwników. O taką moc! Żak, wyluzuj trochę. O taką moc! Dobra, mam go już dość. Wracaj do telewizora, szalony! Nigdy! Jeśli ty nie chcesz zniszczyć innych zawodników, to znajdę kogoś, kto to zrobi. Proszę powiedz, że to nie był wściekły tytan. Ktokolwiek to był, miał pięknie wyrzeźbione łydki. Ja wiem, że to źle wygląda. A wygląda źle, bo jest źle. Maggi, co cię opętało, co? Chciałem poprowadzić nasz obóz ku zwycięstwu. Wcale nie chciałem zniszczyć innych zawodników jak Żak. Czekaj, on chce zniszczyć innych zawodników, tak? Świetnie, teraz my jesteśmy tymi innymi.